Szanowna Pani Premier, Wysoka Izbo. Cieszę się, że Pani Premier w wykazie zadań w swoim exposé wskazała potrzebę wprowadzenia bezpłatnego dostępu do porad prawnych przedprocesowych. To jest oczekiwana bardzo rzecz, długo nie wprowadzana i jest pilna. Dlatego chciałabym zapytać, w jakim czasie ten projekt wpłynie do Sejmu. Drugie pytanie. Dzisiaj sygnalizują niektóre media, nie wiem, czy to jest prawda, czy pani premier wie, czy komornik zajął mieszkania rodzinom górniczym, które miały być im sprzedane w normalnym trybie obowiązującym w tamtej części Polski. I kolejna sprawa. W exposé także znalazła się sytuacja i zapowiedź rozwiązania problemu firm, które dotknęły bardzo konsekwencje embarga rosyjskiego. W ubiegłym tygodniu mieliśmy informację bieżącą, miałam przyjemność ją prezentować. Sprawa dotyczy firm transportu drogowego, bo te firmy polskie najwięcej wykonują jazd na wschód i one dzisiaj są w najtrudniejszej sytuacji. Czy rząd przewiduje rekompensaty dla tych firm przewoźników drogowych, czy ewentualnie zablokowanie, czy zawieszenie na krótki, chociażby na ten okres kryzysu największego, podatków od transportu i składek ZUS-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani posłanko.